Rozdział 11. Rebelia. W dzień po opublikowaniu w gazetach wiadomości o egzekucji studenci z kilku miast zorganizowali demonstracje, które szybko przerodziły się w zamieszki. Dołączyli do nich inni Egipcjanie, nawołując do odwetu i niezależności od Wielkiej Brytanii. Powstanie rozprzestrzeniło się po całym Egipcie. Zamieszki i plądrowanie miały już miejsce nie tylko w miastach i miasteczkach, ale też i po wsiach. W szaleństwie niszczono całe wioski. Sabotażyści uszkodzili linie telegraficzne i telefoniczne łączące Azuz ze światem, a także linię kolejową, a więc Lilian i inni mieszkańcy zostali całkowicie odcięci od Kairu i reszty Egiptu. Mimo wszystkiego, co działo się w kraju, Lilian koncentrowała się na pracy domu dla sierot. Dzień po dniu zajmowała się swoimi obowiązkami z nadzieją, że Azuz zostanie oszczędzone i będzie wolne od zamieszek, jakie niszczyły inne miasta. Stało się jednak inaczej. 5 dni po wybuchu buntu, gdy zapadł już zmierzch, Lilian zauważyła ruch na polach otaczających dom. Gdy przyjrzała się dokładnie, z przerażeniem stwierdziła, że to duża grupa Egipcjan z karabinami i mieczami zmierza w stronę mostu prowadzącego do części Asut położonego na zachodnim brzegu Nilu. Mężczyźni szli, by plądrować miasto, więc jednak Asut nie zostanie oszczędzony i też dozna traumy rebelii. Słychać już było strzały dobiegające z obu brzegów rzeki. Lilian pobiegła do dzwonu, by zebrać dzieci na podwórzu. Serce waliło jej jak młotem. Wiedziała, że ma tylko kilka minut, by znaleźć dla nich bezpieczne schronienie. Jakieś 400 metrów od jej domu, na sąsiedniej działce, stał stary przemysłowy piec. Choć od wielu lat nie był używany, zachował się w bardzo dobrym stanie. Był wystarczająco duży, by wszystkie dzieci mogły zmieścić się w środku i skorzystać z ochrony jego grubych, ceglanych murów. Gdy dzieci się już zebrały, powiedziała do nich: szybko, starsze dzieci niech wezmą maluchy, którymi się opiekują. Biegnijcie do pieca. Sprawdźcie, czy nikt nie został. Dzieci rozbiegły się we wszystkich kierunkach. Już po chwili kolumna sierot ruszyła w ciemnościach w stronę starego pieca. Lilian została, by zabezpieczyć dom. Zanim zamknęła bramę na klucz, upewniła się jeszcze, że krowa jest we wnętrznym podwórzu, gdzie było najbezpieczniej. Po zamknięciu drzwi wzięła na ręce dwoje maluchów i razem z jedną ze starszych dziewczą, która też niosła niemowlaka, ruszyły w stronę pieca. Otaczały ich prawdziwe egipskie ciemności. Na podstawie natężenia strzałów Lilian wiedziała, że walka staje się coraz bardziej intensywna. Kiedy biegły, nastolatka trzymająca na rękach niemowlę potknęła się i przewróciła. Mała dziewczynka, którą niosła, upadła na ziemię. Gdy dziewczyna podniosła ją z ziemi, krzyknęła ze strachem: mama! Lilian zatrzymała się, by pomóc. Kiedy sięgnęła po dziecko, poczuła krew. Wstrząśnięta dotykiem ciepłej krwi, wytężyła oczy w ciemnościach, by zobaczyć, skąd pochodzi. Wtedy zobaczyła dużą ranę przy prawym oku dziecka. Dziewczynka uderzyła głową o wystający z ziemi ostry kawałek metalu. Dzięki Ci Boże, że metal nie przebił jej oka. Lilian pomodliła się i przyłożyła chusteczkę do rany, by powstrzymać upływ krwi. Wzięła dziecko na rękę i zaczęła znowu biec w stronę pieca. W końcu wszyscy byli bezpieczni wewnątrz budynku. Krew przestała płynąć z rany przy oku dziewczynki i Lilian przekazała ją pod opiekę jednej ze starszych dziewcząt. Teraz dopiero zabrała się za przeliczanie dzieci i zorientowała się, że brakuje dwóch maluchów. Ryzykując własnym życiem, wróciła do domu i znalazła je. W drodze powrotnej cudem uniknęła kul dwóch Egipcjan, którzy chcieli ją zabić. Gdy wraz z dwójką maluchów dołączyła do pozostałych sierot, będących pod ochroną grubych murów pieca, zebrała wszystkich przy sobie i podziękowała Bogu za ratunek. Potem wzięła Biblię i przeczytała dzieciom Psalm 91. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych, dlatego że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Gdy skończyła czytać, poprosiła Edwarda, jednego ze starszych chłopców, by przeczytał te wersety po arabsku dla nowych dzieci, które jeszcze nie rozumiały angielskiego. Po zakończonym czytaniu wszyscy zaczęli przygotowywać się do długiej nocy, przerywanej odgłosami wystrzałów i mrożącymi krew w żyłach krzykami. Lilian znajdowała pocieszenie w wersetach, które właśnie przeczytała. Próbowała nie myśleć o tym, co mogą zrobić napastnicy z jej domem dla sierot. Zapadła w niespokojny sen dopiero wtedy, gdy pierwsze promienie słońca
rozświetlały już ciemności nocy. Gdy tylko się obudziła, zaczęła uważnie nasłuchiwać, czy strzelanina skończyła się, ponieważ panowała cisza. Uznała, że może bezpiecznie wyjść na zewnątrz i rozejrzeć się w sytuacji. Odblokowała drzwi, wyszła na światło i podeszła do brzegu rzeki. Ostry ból, szarpiący przy każdym kroku całą nogę, przypominał jej, że w nocy skręciła kostkę, idąc utykała. Od strony Asyut wznosiły się w niebo wielkie chmury czarnego dymu. Westchnęła ciężko, gdy jej oczom ukazał się widok miasta. Wielka, czarna, dymiąca ruina. Chciała usiąść nad brzegiem i płakać nad jego mieszkańcami, ale nie było na to czasu. Musiała zająć się 107 sierotami, które miała pod swoją opieką. Wiedziała, że w rezultacie wydarzeń ostatniej nocy wkrótce na pewno będzie ich jeszcze więcej. Z ciężkim sercem poszła w stronę domu. W murach widoczne były dziury po kulach. Drżącymi rękami otworzyła drzwi do kuchni i weszła do środka. Z ulgą stwierdziła jednak, że mężczyźni, którzy otaczali jej ośrodek podczas nocnej walki i plądrowali, pozostawili go nietkniętym. Podziękowała Bogu i pobiegła do dzieci, by powiedzieć im, że mogą już wyjść z pieca. Przez resztę dnia wszyscy w milczeniu zajęci byli swoimi obowiązkami. Lilian była pewna, że nie jest to jeszcze koniec zamieszek, ale najlepszym sposobem uspokojenia dzieci były wykonywanie zwyczajnych codziennych prac w domu. W ciągu dnia powoli docierały wiadomości z miasta. Napastnicy przetoczyli się przez okolice, po drodze paląc i niszcząc. Wszystkie sąsiednie gospodarstwa były zniszczone, także Saida i jednego z wiernych darczyńców Lilian. Tylko on jeden został na swojej ziemi, wszyscy inni uciekli do Asiut. Lilian dziwiła się, że napastnicy nawet nie ruszyli sierocińca, choć były w nim zapasy żywności i ubrań. Tego wieczoru postanowiła, że pozwoli dzieciom spać w swoich domach, ponieważ walki przenosiły się dalej na południe od Asu. Około 7 starsze dziewczęta układały niemowlęta i młodsze dzieci do snu, a chłopcy wykonywali pracę domową w swoich pokojach. Rozległo się głośne pukanie. Lilian podeszła do drzwi, spodziewając się zobaczyć kogoś, kto przyprowadzi do domu nowe dziecko. Kiedy jednak otworzyła, krzyknęła z przerażenia. Grupa Egipcjan z kijami i mieczami wdarła się do środka. Popchnęli ją w kierunku ściany i przycisnęli do muru. Zanim zdążyła pomyśleć, co ma zrobić, usłyszała czyjeś wołanie. Zostawcie ją, zostawcie ją! Rozejrzała się zdumiona i zobaczyła swojego sąsiada Saida, przepychającego się między barczystymi mężczyznami. Gdy znalazł się już między Lilian a nimi, odwrócił się w ich stronę i powiedział: Wy nie jesteście stąd, nie wiecie, kim ona jest, ale ja wiem. Ta kobieta przyjmuje do siebie nasze egipskie sieroty i wdowy. Ona oddała się na służbę dla nich. Wszystko, co robi, jest dla nas dobre. Potężny, brodaty mężczyzna z gniewnymi, płonącymi oczami wysunął się do przodu. Przecisnął końcówkę swojego miecza po brzuchu Saida. Jeżeli się nie odsuniesz, ciebie też zabijemy, rzucił. Saida, który był prawie o połowę niższy od napastnika, nie poruszył się. Lilian wiedziała, jak prostuje się na całą swoją wysokość i patrzy tamtemu prosto w oczy. Obcy spoglądał to na Saida, to na Lilian, która modliła się w milczeniu, prosząc Boga, by ochronił ją i Saida. Wydawało jej się, że trwa to niemal całą wieczność, ale w końcu mężczyzna cofnął swój miecz, odwrócił się na pięcie i szybko wyszedł. Inni napastnicy wyszli zaraz za nim. Po chwili nie było już po nich ani śladu. Dziękuję ci, Saida. Dziękuję, powiedziała Lilian, chwytając go za rękę. Sam nie powiedział nic. Ukłonił się tylko i wyszedł z domu. Lilian patrzyła za nim i po cichu dziękowała Bogu za ochronę. W środę rano uznała, że najgorsze zamieszki mają już za sobą. Dopiero wtedy uświadomiła sobie, że od niedzieli nie zmieniła ubrania. Czując, że zagrożenie minęło, postanowiła, że weźmie kąpiel. Właśnie gdy skończyła i wyjrzała za okno, zobaczyła grupę angielskich żołnierzy maszerujących w stronę jej domu. Pośpiesznie upięła włosy i wybiegła, żeby ich przywitać. Jak dobrze, że was widzę, chłopcy, zawołała. Wejdź i napijcie się ze mną herbaty. Sierżant zrobił krok do przodu. Dziękujemy, mistrzu. Będziemy wdzięczni za herbatę, ale potem będzie pani musiała pójść z nami. Pójść? Zostawić dom? Odpowiedziała, kręcąc przecząco głową. Chyba rozumiecie, że nie mogę zostawić dzieci i nigdzie nie pójdę.